we Francji sprawy przybrały tak katastrofalny obrót, że rząd postanowił uruchomić specjalny fundusz kredytowy pozwalający producentom i hodowcom na spłacenie przynajmniej części zadłużenia. Taka sytuacja to wynik z jednej strony kryzysu, a z drugiej anomalii pogodowych, w tym przede wszystkim wiosennych powodzi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Od dziś będzie można oglądać wystawę edukacyjną Cichociemni spotkania filmowe, uroczystość otwarcia wystawy, która łączy plan filmowy i ekspozycję historyczną, rozpocznie się o 12 w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Dyrektor Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych wyjaśnia, że ta wystawa przeniesie się w świat cichociemnych, a to jest samolotem, a to, że jesteśmy w Anglii, gdzie jest obóz szkoleniowy naszych bohaterów. Także staramy się w sposób myślenie banalny, a atrakcyjny zasugerować młodzieży, żeby się głębiej zapoznać z tym fragmentem. Ta wystawa będzie miała nie tylko walor edukacji historycznej, tłumaczy kierownik działu produkcji filmowej i projektów edukacyjnych Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Agnieszka Bękowska. Chcemy pokazać kuchnię filmową, opowiedzieć o tym, jak powstają efekty specjalne, jak się produkuje film historyczny, film dokumentalny. Wystawę będzie można oglądać do końca czerwca 2017 roku. 743. O polityce wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w Polskim Radiu 24. Dziś o 17 w studiu imienia Władysława Szpilmana w siedzibie Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 spotkają się politycy oraz eksperci, aby porozmawiać o kontaktach Warszawy z Moskwą, Kijowem i Mińskiem. W debacie organizowanej przez Polskie Radio 24 oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wezmą udział kierujący Instytutem Sławomir Dębski, Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości oraz Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej. Dyskusję poprowadzi Grzegorz Ludowski z Redakcji Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia. Debatę będziemy dla Państwa transmitować początek o godzinie 17. Prognoza pogody. Dziś na północnym wschodzie Polski pogodniej bez opadów, na pozostałym obszarze więcej chmur i też nie powinno padać. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, około 9 stopni w centrum, do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Dzisiaj jest 17 październik, temat Różaniec drogą do świętości o godzinie 12. Msza święta za nasze miasto, dla mieszkańców Torunia. Zapraszamy. Przynieś do Mediamarkt swoje stare urządzenie elektryczne lub elektryczne, a nowy telewizor kupisz nawet o 1500 zł taniej. Na przykład 50-calowy telewizor Samsung Smart TV już za 2299 zł. Mediamarkt. O godzinie 18 dzisiaj w centrum Msza święta wieczorna z udziałem Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną może być niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku magnisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety magnisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję magnisie moim dzieciom. Temat godność katolików świeckich w kościele. Proszę Państwa, o godzinie 12 msza święta Wotyzna z udziałem wdów i wdowców. O godzinie 17.30 do wedla do świętego Jana Pawła II. A o 18 msza święta wieczorna w intencji diecezji toruńskiej pod przewodnictwem księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Suskiego. Zapraszamy bardzo serdecznie. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność ActiSoftino. ActiSoft. Problem zajadów znika bez śladu. Proszę Państwa, i dalej. Oczywiście w środę, godzina 12, msza święta Wotyzna z udziałem rodziny Radia Maria, godzina 18, msza święta wieczorna z udziałem pracowników Radia Maria. 20. Żyć Ewangelią służąc człowiekowi społeczeństwu. Zapraszamy, zresztą to będziemy jeszcze podawać cały program, ale codziennie msza święta w Sanktyrem godzin 7 rano, przedtem pół godziny licznia, o godzinie 12, pół godziny przedtem Różaniec w miesiącu październiku, ale i codziennie. I godzina 18, a pół do godziny, pół godziny przedtem Mieszkowie. Zapraszamy na to. We wtorki, zawsze we wtorki jest nowena do świętego Jana Pawła II, a nie Różaniec. Proszę Państwa, i jeszcze, no co, aha, kontakt, jaki kontakt?
do sanktuarium i gdybyście Państwo chcieli o coś zapytać, między innymi o bractwo, a do bractwa zapraszamy wszystkich. Jeżeli kochamy Pana Boga, Polskę, Kościół, Jana Pawła II, to spróbujmy uczyć się tego Jana Pawła II i przekazywać to dalej. Poznając tego wielkiego papieża i świętego, poznając go coraz bardziej, uczymy się historii i naszej tożsamości. Tak pięknie przeczytał ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz. Informacje o tym bractwie na portalu Radia Maria, zakładka Sanktuarium. I tutaj popatrzcie jeszcze, znaleźliście bractwo pod sanktuarium, albo informacje o bractwie, letnia szkoła bractwa, tam jest więcej. Proszę Państwa, tak, powiedzcie też innym. Wicek ogłaszała. No tu dużo było nie robić, jest dużo ciekawych spraw. Razem możemy uczynić. Zapraszamy do tego bractwa młodzież i dorosłą. Młodzież, nowe pokolenie JP2, proszę Państwa. A kontakt 693-168-247. Niektórzy mówią o starszym tym, że ja nie mam zakłady energetyczne mają ratować kopalnie węgla kamiennego, które no, węgiel jest nieopłacalny. To syn niech znajdzie, córka, wnuczka, a może ktoś inny i powiedzą, ale ta babcia to jest fest, prawda? To jest morąż i nauczy się tego. Wszyscy się możemy tego nauczyć, tak jak używania lodówki czy maszynki do mielenia mięsa. Tak. To jest bardzo proste, tylko nam się wydaje, tak dalej, że to jest tak dalej. Będą wyższe mandaty, będą kumulowanie akcyzą się odbywa już od roku, właściwie akcyzą za paliwa. Ja się nauczyłem, ty się nie nauczycie, jakoś tak, prawda, panie Kasiu? Niespecjalnie, także to nie ma w życiu ekonomicznym w ogóle. Zapraszamy. A jeszcze dzisiaj jest, proszę Państwa, wcześniejsze emerytury, a przypomnę, że będziemy mieli jeszcze, że jest 500+, że ma być Jana Dyryń, chyba od przyszłego roku wprowadzona kwota wolna od podatku i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Ja tu kiedyś w tym studiu powiedziałem jeszcze przed wyborami, że moim zdaniem lepiej by było, gdyby znacząco podniesiono kwotę wolną od podatku i żadnych innych podwyżek, żeby nie było. Bo to także dla rodzin wielodzietnych byłoby znacząco, bo by przestały płacić podatki. Do kwestii obniżenia wieku emerytalnego jeszcze oczywiście będziemy wracać, a na razie skupmy się na reprywatyzacji. Jeszcze w tym tygodniu na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej prezydent Warszawy przedstawi informacje na temat decyzji reprywatyzacyjnych oraz działań podjętych w celu wyjaśnienia spraw afery reprywatyzacyjnej. Dziś na naszej antenie Adam Szłapka z Nowoczesnej sugerował, że Anna Gąbkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, powinna zastanowić się nad honorowym rozwiązaniem, czyli nad podaniem się do dymisji. Wcześniej powinna położyć wszystkie dokumenty na stół i powiedzieć, proszę to prześwietlić po dymisji. Kolejny krok to oczywiście przyspieszone wybory w Warszawie. Nowoczesnej zdaje się zależeć na przyspieszonych wyborach, bo to właśnie ta partia mogłaby ugrać najwięcej na przetasowaniach w Warszawie. Nie, bo chyba tych wyborów jeśli nie wygra, jeśli będą, to nie sądzę, żeby mieli takiego kandydata, chyba że sam ten bym ustatkował. Natomiast chodzi o coś innego, żeby osłabić jak najbardziej platformę i przyjąć jak najwięcej głosów z platformy. Ale popełniają błąd kardynalny, bo znam, rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy nawet o tej nowoczesnej się wypowiadali pozytywnie, być może by na nie zagłosowali. I w tej chwili narzekają, że nowoczesna rozbija ten blok opozycji. No idzie do takiego momentu, w którymś miejscu, że Platforma i Nowoczesna nie będą się mogły dogadać. I jeśli opozycja wystąpi nie w jakiejś koalicji w stosunku do PiS-u, to jest niebezpieczeństwo, że PiS wygra wybory za 3 lata. Jest taki moment w polskiej polityce, w którym ktoś z kimś się nie może dogadać. No nie może się dogadać Platforma z PiS-em, bo nie ma takiej potrzeby w tym momencie. Natomiast w sprawie koalicji przedwyborczych takich momentów mieliśmy wiele, na przykład SLD i Partia Razem, która chce być osobna. Więc jest, a tutaj popełniają taki błąd, który kiedyś popełnił Marek
Jaworowski i wielu ludzi z olbrzymią sympatią spoglądało na to, co on robił, znaczy wychodząc ze SLD z sporą grupą posłów. Mieli na początku 18% poparcia, a później nie weszli do Sejmu, dlatego że weszli za małą liczbą posłów, chyba za pierwszym razem weszli. I to wszystko dlatego, że spora część elektoratu lewicowego uznała, że wychodząc osłabił Jaworowski, osłabił całą ten blok lewicowy. I tak samo będzie tu, no, jeśli się nie dogadza Platforma Nowoczesna, jeśli do tego w jakiś sposób przyłączy się na to, żeby taki bezpośredni, przedstawiając swoich kandydatów na własnej liście, przyłączy się w KOD, no to jeśli oni tego nie zrobią, to będzie trudno. Jeśli chodzi o aferę reprywatyzacyjną w Warszawie, to ostatnio przycichła. To jest cisza przed burzą, która rozpocznie się po pierwszych wynikach postępowań. Wróćba służb. Chyba nikt tak specjalnie nie ma pomysłu, jak to wykorzystać. Dobrze, bo panie Sławku, a kiedy spotkania? Za uszami w tej sprawie, bo mieli swojego prezydenta miasta, mieli swojego komisarza warszawskiego, więc a problem z prywatyzacją trwa już 20, prawie 8 lat. Każdy inny rząd SLD, na przykład dlaczego dwukrotnie SLD rząd nie przyjął ustawy o prywatyzacji, dlaczego PiS w ciągu dwóch lat potrafił różne ustawy przyjąć, a tej nie. Dlaczego PiS w tej chwili, uchwalając różne bardzo ważne, niciowe dla Polski ustawy, takie jak o Trybunale Konstytucyjnym, potrafi to robić w 3 noce, a nie przez rok nie potrafił przedstawić. A więc dzisiaj sympozjum... Ustawy reprezentacyjnej, więc wszyscy to, tu mają coś za uszami. Ja uważam, że przydałoby się, że jestem zdecydowany przeciwnikiem komisji sejmowej, ale w tej sprawie można by było taką komisję powołać. To już, kochany, kończymy, dobrze? Tym posłom, którzy tam dziękuję z Bogiem. Poczuję, żebyśmy tak mówili, gwarzyli znaczy sobie komisji, do rana. A czeka następny, ktoś słucha uprzejmie. Jeśli w te szanowce od spraw majątkowych, to wtedy ja być może można by było to wyjaśnić. Druga rzecz to jest prokuratura. Niech prokuratura działa szybciej trochę, niż działała dotychczas. I niech jedną sprawę po drugiej, wszystkie właśnie te sprawy reprywatyzacyjne, decyzje reprywatyzacyjne, trzeba by było przejrzeć i wskazać tych, którzy wykorzystywali luki w przepisach, czy łamali przepisy nawet, bo ja mieszkam na osiedlu, które stoi na gruntach, do których ktoś zgłasza. Panie Andrzeju, może też jest tam ciężko z tym zasięgiem raz po raz. Takie różne musimy rzeczy to zrobić, ale to długo trwa. Także też. Ale zaraz panu powiem, nie zniechęcać się, gdy w zasięgu nie ma albo zajęty, bo wielu ludzi telefonuje, a jest siostra na przykład biegnie do kościoła, czy jak wchodzi, a to jest, oni trzymają w zakrystii ten telefon, podam jeszcze raz, dobrze? Chociaż uroczystości miały pierwotnie odbywać się w Warszawie. Obecne na spotkaniu są m.in. przedstawiciele środowisk prawniczych z Polski i z zagranicy, w jakich nastrojach wiedzą o przedstawiciele 30-lecia Trybunału w Polsce. Tylko powiem, że będzie przewodniczący Komisji Weneckiej. 247. We waszym radiu. Na pewno było to może był, wie pan, może po prostu nie było zasięgu, czy coś. Szefowie Trybunału Konstytucyjnych Litwy i albo Łotwy, albo Estonii. To powiem pan, powiedzą panu, dobrze? Osoby w kraju. I wieczorem to spotkanie ma się kończyć taką debatą właśnie o Trybunale Konstytucyjnym. I ja czekam, czy pani premier i pan prezydent się zjawią. Gdyby się zjawili, to wtedy by dużą klasę. W tym momencie sporu ktoś musi wykonać taki gest. Przyjść, to jest neutralna właściwie impreza. Ale jest, proszę panie, przynajmniej pan prezydent, to mamy więcej takich. Mamy za mało ludzi, jest wielkie zapotrzebowanie. Tak się stanie, to będę uważał, że to była bardzo potrzebna impreza, świetna, że świetnie się stało. Jeśli nie, to będziemy mieli wszyscy niesmak po raz kolejny. Minimum 10 osób potrzebuje. No co pan zrobi? Nie ma, za mało jeszcze. Trzeba, żeby też chcieli. I na politologii, żeby też chcieli. Żeby po prostu chcieli kochać Polskę. Bo pan Bóg pierwsza jest Polska. Jak my Polski nie będziemy kochać, to kto nas pokocha? Prawda? Powiedział się w sprawie Trybunału. W jakiej kondycji jest dziś 30-latek Trybunału? Jest w kiepskiej kondycji.
co dlatego, że partia rządząca postanowiła go zniszczyć, czy osłabić jego autorytet. Ma ten autorytet w części społeczeństwa zdecydowanie słabszy niż miał. No ale to nie codziennie będzie jeździć, tylko wtedy, a dobrze mu zrobi, niejednemu, jak tak od mamusi troszeczkę, tylko zacznie chodzić po sam na tego dawa sobie radę, bo to tak, takie prawem kaduka, ponieważ bardzo dobrze, mamy trzeba kochać, ale trzeba chodzić samemu po ziemi, dawać sobie radę. Także mamusiu, tatusiu i tak dopieszczają i to później wychodzi takie najdłużej leży, mówiąc o orzeczeniu marcowym, które kolejna ustawa o Trybunale uznała za niepewne. Boże, ale Andrzeju, pozdrawiam serdecznie, nie wiem, że syn dał sobie radę. Jest katechetem wszystkie kolejne Cieszyńskiego. Pozdrawiam bardzo serdecznie cały Cieszyński i Cieszyń. Publikowane, bo szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Przyznał prawo z Panem Bogiem. Dziękujemy. Następny telefon, proszę bardzo. Będą zgodne z orzeczeniem. Będą zgodne z prawem, a które nie. Takie prawo orzekania, co jest zgodne z konstytucją, a co nie, ma tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny, czego nie chce Jarosław Kaczyński uznać. Temat Trybunału Konstytucyjnego eksploatowany przez media i nie tylko bardzo intensywnie, przez rynkowe nie zniknął w ostatnich tygodniach. Bo wyszło, został przykryty różnymi sprawami, ale nie zniknął, ponieważ no, mieliśmy teraz w piątek opinię Komisji Weneckiej w sprawie ostatniej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i odpowiedź Warszawy, że nie chce dalszej współpracy z Komisją Weneckiej. Tak, i to, że nie pojechała, to pierwszy podobno przypadek w historii Komisji Weneckiej, że nie przyjechały, nie przyjechał ktoś z władz kraju, o którym komisja rozmawia. To jest taki problem, że życie nasze, nie tylko nasze polskie, ale w ogóle nasze życie polityczne jest tak skomplikowane, że muszą być jakieś punkty odniesienia. Pozdrawiam Panie Macieju, pozdrawiamy Lublin serdecznie. Orzeknie, że pozdrawiam serdecznie. Jedna ze stron nie ma racji, to my powiemy tak, że ja ktoś biegnę już ma prawo tak powiedzieć i przestrzegamy. Takim ktoś jest Rada Euro. Janusz, a ja takim sanktuarium. Jest msza święta Wotrywa za nasze tej Rady miasto Europy, czyli 12. Ciałem, o 18 bada całą sprawę i przedstawia swój projekt wniosku w Radzie Europy. To jest Komisja Wenecka. 12. I mówienie i o tym, że, Komisja Wenecka działa politycznie, to już jest głupota kompletna, bo wszystkie tego typu działają politycznie i ci tylko mówią, też działają politycznie. Ale podważanie orzeczeń Komisji Weneckiej i takie lekceważenie tej komisji jest po prostu nie na rękę Polsce. Nie słyszę, żeby o tym też na wszystko. Wszyscy będziemy z tego powodu cierpieć, chociażby w taki sposób, że no mówi mi dziewczyna, która mieszka w Szwecji, że ona z koleżanką Polką rozmawiała na ulicy po angielsku, żeby nie wiedzieli, że to idą Polacy. To jeszcze o niczym nie musi świadczyć. Wiesław Dębski, komentator polityczny, jest naszym gościem za kilka minut. Ciąg dalszy. A co to chodzi? Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęła 11.30, w Gdańsku trwają obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego i od tego zaczniemy. W serwisie także zaostrzenie kar dla pijanych kierowców i wielka ofensywa sił irackich w Mosul. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Na początek gdańska rocznicowa konferencja Trybunału Konstytucyjnego w 30 lat od początku jego orzecznictwa. Na spotkanie zaproszono prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premier i ministra sprawiedliwości. Pierwotnie konferencja miała odbyć się na Zamku Królewskim w Warszawie, jednak w związku z ograniczeniem budżetu zrezygnowano z tych planów. Przed rozpoczęciem obchodów prezes Trybunału Andrzej Jakubowski mówił, że wartością jest to, że obchody odbywają się w Gdańsku, a nie w Warszawie. Jak tłumaczył, Polska stoi na samorządzie i ważne dla obywateli decyzje zapadają często blisko obywateli, a nie na szczeblu centralnym. W kwietniu po ograniczeniu budżetu Trybunału prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaprosił Trybunał do zorganizowania jubileuszu 30-lecia w jego mieście. Zaoferował też pomoc w przygotowaniu obchodów.
Konferencja odbywa się dziś, bo tego dnia przypada 19 lat od uchwalenia konstytucji. Od przyszłego roku ma zacząć obowiązywać ustawa, która zaostrza kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił w Polskim Radiu Katowice, o karze co najmniej 2 lat więzienia dla pijanych kierowców, którzy spowodowali ciężkie uszkodzenia ciała. Ma być też mniej kar w zawieszeniu i przedawnień. Wprowadzone zostaną także zupełnie nowe regulacje. Chodzi o sytuację, w której ktoś nie zatrzyma się do kontroli i ucieka. Następuje pościg. To nie jest też taka sytuacja, że ktoś przez przypadek. Nowe przepisy nasze do 5 lat nam się wolności, ale proszę pamiętać, jak zapraszamy niebezpieczne jest wyczyny kierowców, którzy uciekają przed policją. Minister dodał, że w ustawie nie zabraknie konkretnej podstawy prawnej do badania trzeźwości kierowców. Polskie linie lotnicze LOT inaugurują dziś regularne rejsy do Seulu. Pierwszy samolot wystartuje do stolicy Korei Południowej przed godziną 15. Nowe połączenie to element strategii rozwoju naszego narodowego przewoźnika. Trasa z Warszawy do Seulu będzie obsługiwana przez największy samolot w barwach naszego przewoźnika Boeing 787 Dreamliner. Loty do stolicy Korei Południowej będą się odbywać 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i soboty. Tymczasem przewoźnik już myśli o następnych połączeniach. Niedawno ogłoszono regularne rejsy do Newark i Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Przewoźnik zapowiedział też zakup nowych samolotów, by rozwijać siatkę połączeń średniodystansowych. Flota LOT zwiększy się w perspektywie od dzisiaj do 2020 roku o co najmniej 10 maszyn. To są 4 samoloty 737-800NG, to są 2 samoloty 737 MAX 8 i po jednym samolocie 737 MAX 8 w roku 2019 i 2020. Mówi prezes PLL LOT Rafał Milczarski. W tym roku przewoźnik chce osiągnąć zysk na działalności operacyjnej w wysokości od 150 do 200 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Trwa operacja odbicia irackiego Mosulu z rąk islamistów. Ahmed Maher z BBC Arabic, przebywający z kurdyjskimi peszmargami na południowy wschód od miasta, tłumaczy, że od początku akcji członkowie koalicji pod wodzą Irakijczyków przejęli kilka wiosek. Siły kurdyjskie przejęły 5 wsi, ale głównie dlatego, że nie spotkały się z oporem żołnierzy z tak zwanego państwa islamskiego. Większość tych miejscowości jest pusta, nie ma w nich ani cywilów, ani dżihadystów. Dlatego ta pierwsza faza operacji odbyła się tak szybko. Mosul jest ostatnią twierdzą dżihadystów z tak zwanego państwa islamskiego w tym kraju, zdobytą przez nich w połowie 2014 roku. W akcję, która rozpoczęła się wcześniej rano, zaangażowanych jest ponad 54 tysiące irackich wojskowych. Poza nimi głównym wsparciem są kurdyjscy peszmergowie, jak również żołnierze amerykańscy i tureccy. Zdaniem ekspertów, walki o ten ostatni bastion dżihadystów będą trwały tygodniami, jeśli nie miesiącami. Prognoza pogody. W dzień na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, 9 stopni w centrum, do 14 na południowym zachodzie. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny punktualnie o 12. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 11.35. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. W naszym studiu Wiesław Dębski, komentator polityczny. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Za nami weekendowe protesty w sprawie unijno-kanadyjskiej umowy o wolnym handlu CETA. W kilku miastach Polski protestowano przeciwko podpisaniu umowy CETA, ale też przeciwko analogicznemu porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, TTIP, czy jak to woli TTIP. Politycznie rzecz biorąc, porozumienie o wolnym handlu między Kanadą a Unią jest kwestionowane przez ugrupowania Kukiz 15 i PSL. Przeciwnicy wieszczą poważne problemy dla polskiego rolnictwa. To po pierwsze i zalew rynku w Europie genetycznie modyfikowaną żywnością. Podziela pan obawy protestujących? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć tak, że ta umowa została już podpisana 2 lata temu, w grudniu 2014 roku. Teraz trwa proces ratyfikacji. Już pierwszy problem się pojawił, bo Walonia, część Belgii, nie dała upoważnienia swojemu premierowi do ratyfikacji tego, czy do wystąpienia do parlamentu o ratyfikacji. U nas też będzie ratyfikowane przez parlament, choć moim zdaniem aż takie zasadnicze rzeczy powinny się odbywać, rozstrzygać w referendum. I nie jestem pewny, czy nasz parlament ją ratyfikuje, ponieważ rzeczywiście jest bardzo wiele problemów. Po pierwsze, ta umowa była, tak samo jak TTIP, była, a tamta jeszcze jest,
była negocjowana w głębokiej tajemnicy. Nawet minister ówczesny rolnictwa, spraw społecznych, pan Kosiniak-Kamysz, gdzieś wczoraj czy przedwczoraj słyszałem, jak powiedział, że to było w tajemnicy i on nie miał wglądu do tego, co się negocjuje. I my także nic nie wiemy, bo właśnie dopiero teraz zaczęto z nami o tym rozmawiać i my też, dziennikarze, tu mamy swoje grzechy, też dopiero teraz tak na poważnie zaczynamy rozmawiać. Jak już jest po ptakach, to znaczy już w tej umowie my niczego nie zmienimy, chyba że nie zostanie ona przez kilka państw ratyfikowana. A komisja chciałaby, żeby to porozumienie zostało podpisane, przyjęte pod koniec miesiąca na szczycie przywódców Unii w Brukseli. Tak, tylko że do tego końca miesiąca wszystkie kraje muszą ratyfikować, tak mi się wydaje przynajmniej. A jest tam parę rzeczy, które budzą niepokój. Mojego niepokoju nie budzi żywność genetycznie modyfikowana, która w Kanadzie jest dopuszczalna i jest jej dużo, ponieważ nikt mnie jeszcze nie przekonał dotychczas, że to jest żywność szkodliwa. Natomiast czytałem wiele o tym i uczonych ludzi, którzy dowodzili, że to jest szansa dla ludzkości całej, bo po prostu i w walce z głodem, ale też i w walce z biedą, bo ta żywność jest tańsza. I ja w tej sprawie to sądzę, że najlepiej u nas by było, gdyby po prostu na półkach sklepowych było napisane, to jest żywność modyfikowana i wtedy, a jeszcze może być z Kanady. I wtedy byśmy nie mieli tego problemu, ale też nikt u nas nie myśli o tym, jak z tego problemu wybrnąć. Druga rzecz, która budzi mój niepokój i o której wszyscy właściwie mówią, to jest sprawa arbitrażu. My mamy z Kanadą i ze Stanami Zjednoczonymi swoje umowy arbitrażowe. Teraz będzie to będzie Trybunał Arbitrażowy unijno-kanadyjski i są takie obawy, że arbitrażach, bo w tych sądach, bo one tak mają być skonstruowane, że dominować będą wielkie korporacje, które mają po prostu i pieniądze, i czas dla lepszych prawników niż prawnicy rządowi, bo jak weźmiemy pod uwagę, że u nas co 4 lata zmienia się rząd i co raz było 8 i co 4 lata zmieniają się prawnicy rządowi, to nie wiem, czy oni będą sobie, czy poradzą sobie z opłacanymi bardzo dobrze prawnikami tych korporacji. Ciekawa jest postawa Kosiniak-Kamysza, który swego czasu jako minister negocjował, czy przyglądał się co najmniej negocjacjom. Teraz mówi, że tej umowy rząd absolutnie nie powinien podpisywać. Tak, tak. To nie powinien się zgadzać. Bo już nie jest w rządzie, a to jest dobry temat do wykorzystania. Dobry, bo jak mówię, no są różne rzeczy, które mogą nas niepokoić. Rolników na pewno niepokoi konkurencja z rolnikami kanadyjskimi, którzy tak mówią politycy PSL-u. W Kanadzie jest ta żywność genetycznie modyfikowana, jest tańsza, będą mieli większe szanse z nami. Ja dzisiaj też u Państwa słyszałem taką rozmowę rano na temat tej umowy i tam mówiono o tym, że raczej to nasi rolnicy będą mieli przewagę, bo my mamy bardzo dobrą żywność. Mamy już doświadczenie na rynkach unijnych, na przykład wygrywamy tę konkurencję, mimo że rolnicy nie mają pewnych dopłat i tam też sobie poradzimy. Ale o tym wszystkim to może powinna pani premier wystąpić w telewizji i powiedzieć. Może się powinna odbyć, na pewno powinna się odbyć debata w Sejmie na ten temat. Gdzie z jednej strony byśmy mieli oczywiście opozycję, która by chciała to wykorzystać, choć na pewno nie całą, ale z drugiej strony by mogli wystąpić przedstawiciele rządu, eksperci rządowi i przedstawić te wszystkie rzeczy, bo to, o czym wszyscy właściwie od paru dni mówią, to jest to, że nikt nam nie przedstawił wyliczeń efektów tej umowy. To znaczy, czy my na tym stracimy, czy zyskamy. Bo też oszacowanie efektów wprowadzania tej umowy jest bardzo trudne. Jest trudne, ale można, przepraszam, to w przybliżeniu, bo na przykład mają być niższe cła z obu stron, więc to już wpływa na obniżenie cen na przykład. A jeśli chodzi o stanowisko opozycji, to na pewno cała opozycja nie byłaby przeciwna. Krytykuje umowę CETA, jak wspomnieliśmy, Kukiz 15 i PSL. Natomiast stanowisko Platformy do końca oczywiste nie jest. Na przykład europoseł PO Adam Szejnfeld
mówi, że krytyka CETA jest nieuzasadniona. Mówi to gdzieś w Polskim Radiu. Stwierdził, że bardzo się cieszę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ulega populistycznym postulatom. To jest głos. Ale inny europoseł Platformy, Sariusz Wolski bodajże. Do tego chciałem nawiązać właśnie. Jeśli chodzi o pozytywne wypowiedzi polityków PO na temat decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, to wspomniane przez pana Jacek Sariusz Wolski, również eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, mówił już o innej sprawie, że od Francuzów Polska powinna uczyć się żelaznego trzymania się własnych interesów. Chodzi oczywiście o zakup karakali, którego nie będzie. To jest tu, Platforma nie ma żadnej właściwie sprawy, jednego stanowiska, ale wracając jeszcze do tej CETY, to chciałbym usłyszeć przedstawiającego stanowisko Platformy Grzegorza Schetynę. Chciałbym Ryszarda Petru, który żeby przedstawił, opozycja wie, że temat jest śliski, więc woli się nim nie zajmować, chyba że jest przeciw. To ci, co są przeciw, to wiadomo, że na tym można wygrać. Chociaż te demonstracje, które były bodajże w sobotę w kilku miastach w Polsce, no nie były zbyt. Bo temat, jak pan wspomniał, bardzo skomplikowany, zawiła, przez to być może mało nośny. A jeśli chodzi o Sariusza Wolskiego i to, czego Polacy mogli się uczyć od Francuzów, czyli helikoptery, zakup, to nie, no wiemy, że już nauczyliśmy my Francuzów jedzenia widelcem. To po prostu skandal. I znowu ta złośliwość. Niesamowite. Ale też znowu, skoro używamy słowa znowu, to powiem znowu, rząd nie odpowiedział w pełni na ten list Airbusa. To nie jest tylko francuski koncert, to jest europejski, choć Francja ma tam chyba większość udziału. Ale oni przedstawili swoją wersję wydarzeń, w której było napisane, że w sprawie offsetu na przykład, że powstanie w Łodzi firma, no właśnie, nowy zakład składający te helikoptery, 90% będzie należało do Polaków, do Polski, że będzie 600 miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony wiemy, że Mielec, czyli zakłady w Mielcu i w Świnniku, to nie są polskie zakłady, tylko te z Mielca to są amerykańskie, te w Świnniku to są włosko, jeszcze coś tam wchodzi w skład tego konsorcjum. Więc to nie jest tak, że jak my chcemy, żeby to polskie zakłady produkowały, czy składały, to akurat musimy uważać tamte dwa za polskie, bo one polskie już nie są. Wiemy też, że decyzję podejmowano o rozstrzygnięciu konkursu, podejmowano w oparciu o zamówienie, w cudzysłowie mówiąc, wojska. To wojskowi określili, jakie mają być warunki i dlatego wybrano karakale. Więc mam większe zaufanie do wojskowych niż do ministra Macierewicza, który ogłosił na spotkaniu z załogą. Że pod figurą zresztą tam była taka piękna scena na spotkaniu z załogą Mielca, jak przemawiał minister Macierewicz, a zanim twarzą do tej załogi stawił go ochroniarz. A minister stał pyta. Ale wtedy on ogłosił, że kupimy, najpierw powiedział 8 tych helikopterów z Mielca, później 6, bo 6 jest podobno już złożony, ale z tego co czytam, to mają to być te słabsze, na ten słabsza temat. Wersja tych helikopterów, bo ta lepsza jest w Stanach Zjednoczonych, i żeby ją nam sprzedać, to musi się zgodzić kompletnie. Jest Chemski, komentator polityczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchają państwo Polskiego Radia 24, Kwadrans, pozostaje do godziny 12, czas na kulturę w studiu Tłum Gości. Rozmowa kulturalna w Polskim Radiu 24. Witam państwa, Maja Kluczyńska, ten tłum gości to od mojej lewej strony dyrektor Muzycznej Agencji Radiowej Polskiego Radia, pan Piotr Iwicki. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Krzysztof Jerzy Krawczyk, KG Band, współorganizator wydarzenia poświęconego Mirze Kubasińskiej, o którym właśnie dziś rozmawiać będziemy. Witam pana serdecznie. Serdecznie. I pan Janusz Hirsch, również współorganizator tego wydarzenia, Studio Reda Music, Europejska Wyższa Szkoła w Sopocie, Zamkowa Góra 25.
5. Panowie, zapowiedź była, że tłum, ale o szczytnym zdarzeniu. Studio Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Panie dyrektorze. Po prostu robimy koncert i go nagrywamy. Postać Miry Kubasińskiej jest tak wpisana ikonicznie w naszą muzykę, jak liczne piosenki, które śpiewała, czy to sama, czy razem z Tadeuszem Nalepą. I jest to kanon naszej muzyki. Można powiedzieć, że jak włożymy rękę do naszych archiwów Polskiego Radia, to zawsze coś wyciągniemy, gdzie albo ona, albo Nalepa, albo coś z tego okresu w naszych archiwaliach się znajduje. No jakby naszym takim głównym mottem, czyli misyjnością, propagowaniem tego, co polskie w kulturze, a w szczególności w tym wypadku w muzyce, naszą misją jest propagowanie tego, przypominanie, bo przecież pokolenia przemijają, a muzyka ciągle pozostaje. Dlatego bardzo się cieszę, że ludzie, którzy stoją jakby za propagowaniem, przypominaniem, odnawianiem, pokazywaniem troszeczkę na innych instrumentach, czasami troszeczkę w innych brzmieniach jej muzyki i tego, co się wówczas działo, chcą razem z nami robić to i przyszli, porozmawialiśmy, no, że są to nazwiska firmy już też na dzisiejszym naszym firmamencie gwiazd muzyki rozrywkowej, no to nie można było powiedzieć nie, tym bardziej, że naszym planem jest nagrać to dobrze i wydać, bo cały czas nazwisko Miry Kubasińskiej w połączeniu z tymi nazwiskami gwiazd, które pojawią się na scenie, to są naprawdę duże magnesy i potencjał fonograficzny. Dla mnie jest to też symptomatyczne, dlatego, bo przez wiele lat kibicuję festiwalowi Thanks Jimmy, czyli temu rekordowi Guinnessa bitemu co roku we Wrocławiu na gitarach i ja biorę udział w takiej satelitarnej imprezie w Norwegii przez przyjaciela Mirka Carlosa Kaczmarczyka i dzięki temu widziałem, jak Norwegowie, a przybywa tam zwykle około 150 do 200 gitarzystów, między innymi przychodził ambasador Polski, który również gra na gitarze z Oslo, jak grają tę muzykę i jak między innymi z piosenkami śpiewanymi w breakoutach przez Mirę Kubasińską mierzą się Norwegowie lub tamtejsi Polacy, którzy tam są, mieszkają, pracują, ale także nie zapominają o tym, że gdzieś kiedyś tutaj w Polsce grali. I to są naprawdę też nazwiska, które się przewinęły przez czołowe polskie zespoły rockowe. Traf chciał, że w tej chwili na przykład pracują w stoczniach tam i bardzo sobie to chwalą, bo potrzebowali stabilizacji. Wiadomo, że życie rockersa no nieczęsto idzie w parze ze stabilizacją życia. Czyli teraz legendarna postać polskiego bluesa i rocka w studio Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. 19 o godzinie 19. Łatwo zapamiętać. Łatwa data. Pan Krzysztof Jerzy Krawczyk, KG Band. Proszę pana, utwory. Kto i co będzie śpiewał? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że udało nam się z tego projektu Mira o brzegach tęczy zaprosić wspaniałą wokalistkę, która moim zdaniem idealnie pasuje do tego przedsięwzięcia. Poza tym, kiedy do niej zadzwoniłem, to myślałem, że rozmawiam z Mirą, bo ma tak podobny tembr głosu do Miry. No, jak śpiewa, też bardzo podobnie, po prostu mówię idealnie. Czyli mówię o Grażynie Łobaszewskiej. Także bardzo cieszymy się, że Grażynka jest z nami. Też występuje w tym spektaklu nasza wokalistka, która na stałe współpracuje z KG Bandem. Przepraszam, Grażyna Łobaszewska. Grażyna Łobaszewska. Tak jest, ale to jest tak... Grażynka. Tak? A no, Grażyna Łobaszewska, tak jest. Kasia Kołodziejczyk, która jest naszą wokalistką w KG Bandzie na stałe. No i oczywiście sam KG Band. Tworzymy, jest nas sześcioro, można powiedzieć, z Kasią. Tworzymy nasz band. No to będą piosenki z całego repertuaru Miry i Tadeusza? To znaczy, to będą wiadomo... Czy tylko z ostatniego czasu, z płyty Mira? Nie, nie, nie. A ty nie jeździsz? I Tadeusz Nalepa stworzył tyle pięknej muzyki, że nie mogło być inaczej, żeby nie zagrać utwory, które są z nią i z nimi związane. A to na wózku siedzisz? Największe przeboje. Gdybyś kochał, proszę za tobą. Czy a widzisz, a nie mówiłam, a teraz kto i co? Ale nie ukrywam, Ewka nie przyjdzie, bo teraz nie ma pod ręką, a potem co? Pani nagrywała ostatnią płytę niestety. No. No tylko tak się myślało, jak się myślało głupio, a potem jak nie można chodzić, to co będzie? Udało nam się nagrać tylko dwa utwory, z czego drugi miał być do poprawy. A tutaj taka jedna kryśka, to co tu, proszę Ciebie, już drzwi są zamknięte, tu mieszkała taka Jadwiga Grabowska, nawet ją raz widziałeś, nawet nie wiem, czy Ty wiesz, ona jest w Londynie teraz. Przyjaciół powiedzieli, Krzysiek, zrób to. Zróbcie to. I wydali się tą płytę i ukrywam, że dużo tutaj, jeżeli chodzi o ona mieszka w ogrodzie, to znaczy ona tam jej zapłacili za bilę, kupili jej bilet, ona tam robi porządki w ogrodzie. Jest bardzo dobra w tym po prostu.
jednym z jej ostatnich w 2004 roku bodajże, bo tamtych Polaków biją, a ona po prostu jak będzie w ogrodzie izolowana w willi u bogatych Anglików, to ona ma bardzo dobrze. A że jest taka głupia, że tu jeszcze o spadek walczy i po prostu mogłaby od ręki dostać 20 parę tysięcy i zrobiła rewizję, bo jest głupia i więcej nie dostanie, no to ta Litka jej tłumaczyła, ale to jej się nic nie da wytłumaczyć. Pojechała do Londynu, w Ameryce ma męża Hindusa, dwie córki, jedna studiuje, no i pierdolnięta baba. Ale szukają panowie następczyni. Po prostu już może nie z tej chciwości, ale z tej głupoty przyjechała tutaj. Przecież do sądu to trzeba jechać 130 km, nawet Litka była, a tam cały ten sąd rozniosły te co ją oszukały z rodziny i tam cegły pobudowali na jej działce, na jej niekorzyść, muszą to wszystko jej oddać, ale jak ona w Londynie, a rodzina w Ameryce, to jak ona to robi? Myślę, że takie głupie są ludzie. Tak jak jej życie i pamięć o niej, nie? A co ty tam robisz? Zarażają, którzy ją słyszą, te utwory. Że Breakout kiedyś tak grała, a Mira Kubasińska tak śpiewała, bo oni mieli na tym łóżku inwalidzkim, to odbiera głos i tak człowiek nawet nie może wskrzesić. Musi się wsłuchać nią. Jak się czym dłużej się słucha, ja ci coś powiem. Ma muzyka duszy. Mam na nowo te karty telefoniczne, jeszcze je nawet nie zadekowałam do telefonu. Z nowym pinem, z nowym pukiem zapłaciłam 270, ale to oni rozłożą na raty, bo jeszcze powiedziała, że kara jest 700 zł za zerwanie umowy. Ci, którzy sięgają po płyty ich reedycje, po prostu wiedzą, czego. No to nie było zerwanie umowy, ale to była jakaś przeszkoda. I teraz zobaczymy, jak to będzie. Ja zapłaciłam 270 zł i tam powiedziałam na 3-4, bo to trzeba było zrobić skan tego rachunku, przesłać i momentalnie powiedziała, że oni to włączą, a potem się ureguluje. No i mam te dwa numery, jeszcze nawet nie włączałam, bo trzeba taki telefon na dwie karty podwójne, by się spotykają podczas tych festiwali. No ja mam dla ciebie taki telefon, nawet z niego dzwonię teraz. Nie jest ich za wiele, ale przypominają ale tego. Breakoutach, o nagrania z tych wczesnych czasów, z czasów Blackoutów. No ja nie wiem. Może się zacząć to jest. Indywidualności. Tak się obżarłam jakimś tym jajek, które smażyłam. Takie jakieś. Pracę tutaj z Krzysztofem udało zorganizować, to naprawdę niektóre osoby, co najmniej trzy odwiedzają. 17 dzień października, Jakub Kukla, witam i zapraszam do godziny 14. A przed nami między innymi sprawy międzynarodowe. Po godzinie 12.30 magazyn Świat w Południe. Dziś porozmawiamy o umowie między Unią Europejską a Kanadą, o umowie CETA. Komisja Europejska chce, żeby porozumienie CETA było podpisane pod koniec miesiąca na szczycie przywódców Unii w Brukseli. Ten temat pojawi się na naszej antenie za minut kilkanaście, a rozpoczynamy od spraw lokalnych. Polskie Radio 24. Magazyn samorządowy. I przenosimy się do Krakowa. Naszym gościem jest Marcin Jerzy, dyrektor do spraw rozwoju BajQ. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Od kilku dni w Krakowie działa wypożyczalnia rowerów miejskich czwartej generacji, która zastąpiła dotychczasowy system działający od roku 2008. Wypożyczalnia rowerów miejskich czwartej generacji to brzmi dumnie. Jak rozumieć sformułowanie czwarta generacja w tym kontekście oczywiście? Czwarta generacja to przede wszystkim rower wyposażony w komputer pokładowy, zasilany oczywiście przez dynamo i panel słoneczny, natomiast bardzo ważne jest w tym projekcie, że cała flota w naszych jednośladów śledzona jest poprzez budowane moduły GPS. Oznacza to przede wszystkim większy komfort dla użytkownika, między innymi możliwość wypożyczenia i zwrotu roweru bez konieczności logowania się do stacji dokujących. Taki rower wypożyczamy bezpośrednio z roweru i umieszczonego na nim komputera pokładowego. Bardzo ważne też jest dodatkowa funkcjonalność w zakresie oddawania potencjalnie roweru poza stacjami. Możemy taki rower oddać do dowolnego stojaka miejskiego. Oczywiście wiąże to się z dodatkową opłatą, natomiast jednocześnie dla użytkownika, który poprzez aplikację mobilną taki rower zauważy i chciałby przyjechać do stacji, dla takiego użytkownika czeka bonus ze strony operatora Pawelo w wysokości 1 zł. Czy
czyli komputer pokładowy, aktywny GPS, jest jeszcze oświetlenie LED, stałe monitorowanie pojazdu itd. Pojawia się też, jeśli chodzi o sprawy czysto już techniczne, dotyczące samego roweru, wał kardana. Cóż to jest? Tak, szczególnie kobiety bardzo docenią to rozwiązanie, z racji na to, że dotychczas było to rozwiązanie stosowane w motocyklach. W tej chwili przenieśliśmy na polski rynek do wypożyczalni, a mianowicie mówimy o zastąpieniu standardowego łańcucha właśnie wałkiem kardana, który jest elementem przenoszącym napęd. Żadna część naszej garderoby już w tym momencie się nam nie wkręci w ten element. Jest to zakładam przede wszystkim oprócz jakby w zalet typowo, tak jak wspomniałem wcześniej, szczególnie docenianej przez kobiety, jest to też rozwiązanie bezawaryjne. Nie ma możliwości, żeby tak jak w przypadku standardowego roweru nam ten łańcuch w jakikolwiek sposób spadł. To jest rozwiązanie przemyślane na czyli ukłon w stronę pań, przede wszystkim wszystkich użytkowników, ale jednak pań w szczególności, bo żadna suknia już się w łańcuch nie wkręci, to jest pewne. Jeśli chodzi o nowe rowery, o rowery czwartej generacji, ile takich pojazdów, bo też nie rowery, to pojazdy wręcz, czegoś tak aż pofrunął, jeździ po krakowskich ulicach. Obecnie jeździ 100 rowerów oraz zamontowanych 15 pasów. Pamiętajmy, że jest to na chwilę bieżącą w etapach pilotażu. Docelową liczbą, którą chcemy zasilić Babelo, jest to 1500 rowerów oraz 150 pasów. Będzie to zarazem drugi co do wielkości system w Polsce i obejmie wszystkie dzielnice wtedy Krakowa. Jak to ogólnie przesadka ma być testowana? Potem przyszły następne. Jest obecnie już na ulicach Krakowa. Pamiętajmy, że wystartowaliśmy 13 października, natomiast system ma stosować przez 8 lat. Czyli tak naprawdę będzie to pierwszy system, który zakłada różne sezony standardowe od marca do listopada, ale również zakłada miesiące zimowe. Obecnie ten system już wystartował i będzie testowany jako pierwszy system w Polsce w warunkach zimowych. No właśnie, uprzejmie moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy ma sens wprowadzanie nowego systemu w połowie października, kiedy zapasem się zima. Tymczasem okazuje się, że to jest system, który ma działać przez 12 miesięcy. Tak, jest to system całoroczny, w związku z tym termin uruchomienia nie ma większego znaczenia, chociażby w kontekście samego projektu, który jest zapisany na 8 lat, w związku z tym nawet z chwilą, kiedy uruchamiamy taki system w miesiącach jesiennych, to tak naprawdę mamy przed sobą 8 miesięcy, ale mamy tak naprawdę 8 lat cykli całoroczne, które są tak naprawdę przed nami. Rowery miejskie pojawiły się w Krakowie w roku 2008. Wtedy Kraków był jednym z pionierów. Tak, oczywiście Kraków był jednym z pionierów. Wdrożenie tego typu projektów zawsze posiada tak zwane błędy wieku dziecięcego. Natomiast kilka już jakby było w takiej ewolucji systemów, rodzajów, modelów współpracy. Obecny wydaje się optymalny i obliczony na długookresowy projekt. Najlepsze dotychczas oferowanych rowerów będą właśnie w Krakowie. Kraków zresztą nigdy nie chciał się ścigać pod kątem ilości rowerów. Dla Krakowa najważniejsze było to, żeby przyjeżdżający do Krakowa również turyści mogli przejść na tak naprawdę najbardziej innowacyjny w całej Europie, dotychczas stosowany w całej Europie system, korzystać z niego i chwalić go również. Pan mówi o turystach, a ja sobie przypominam teraz topografię Krakowa i myślę, że spod Słoczej Jamy na przykład do rynku to jest kilka minut spaceru, czy z rynku do dworca głównego w Krakowie również kilka minut potrzebnych rower? Powiem tak, specjalnie pod warunki, o których pan wspomniał, dostosowaliśmy nasze taryfy. Nasze taryfy są rozliczane minutowo. Minuta poza abonamentem kosztuje tak naprawdę 5 groszy, w związku z tym nawet z chwilą, kiedy byśmy skorzystali z takiego roweru przez kilka minut,
Ten czas nasz będzie rozliczony w sposób drużytowy. Proszę sobie wyobrazić, że zapłacimy za rower na przykład 30 groszy. Nie jest to spotykane rozwiązanie w warunkach polskich wypożyczalni rowerowych, gdzie w przekroczenie czasu na 1 godzinę płacimy tak naprawdę za kolejną godzinę i generalnie musimy wtedy ponieść przynajmniej opłatę w wysokości 3 zł. W naszym rozwiązaniu chodzi o to, żeby ta dostępność była jak największa, jak najwyższej jakości i tak naprawdę w zakresie minutowym. Kto jak dotąd bardziej pokochał rowery miejskie w Krakowie? Mieszkańcy Krakowa czy turyści? Ja powiem tak. Z założenia same systemy rowerów miejskich, publicznych rowerów miejskich są przeznaczone tak naprawdę dla mieszkańców. Oczywiście w pierwszych latach w Krakowie sami turyści stanowili znaczną liczbę korzystających, natomiast chwilą, kiedy ten system rozrósł się do odpowiedniego poziomu i połączone były również tak zwane sytalnie Krakowa pod system, wtedy nagle sam udział turystów spadł radykalnie i stanowił w okolicach 2%. Stąd odpowiadając na pytanie, bardzo nam zależy na również na obsłudze turystów, natomiast mieszkaniec jest dla nas podstawowym klientem. Tym bardziej, że jazda na rowerze może przyczynić się także do zmniejszenia minimalnego, ale jednak krakowskiego smogu. Jest to szereg rozwiązań, jest to jeden z elementów planowanej czy wdrażanej polityki przez Zarząd Infrastruktury i Transportu w Krakowie. Oczywiście planowane są również inne inicjatywy, natomiast wracając do samych rowerów czwartej generacji, pamiętajmy też o tym, że jest to system, który podpowiada, jak budować infrastrukturę rowerową. Bardzo ważne jest to, że komputer, który rysuje nam trasę, każdy użytkownik, który wsiada tak naprawdę na rower, rysuje potoki macierzy, potoki ruchu rowerowego, które docelowo są nieocenionym narzędziem do budowy i wyznaczania ścieżek rowerowych. I w tym miejscu tak musimy się, panie Marcinie, niestety zatrzymać. Bardzo serdecznie dziękuję. O rowerach miejskich czwartej generacji w Krakowie. Marcin Jerz, dyrektor do spraw rozwoju BikeQ. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Polskie Radio 24. Magazyn samorządowy. Czas na przegląd portali lokalnych. Bartek Wasilewski. Dzień dobry. Na początek ważna informacja dla rowerzystów. Pomimo tego, że mamy jesień, pod Lidzbarkiem Warmińskim powstała pierwsza samoistnie świecąca ścieżka rowerowa. Jej innowacyjność polega jednak na samowystarczalności. Nie potrzebuje ona zewnętrznych źródeł zasilania, tylko wykorzystuje właściwości luminescencyjne substancji syntetycznych. Odcinek w pobliżu Lidzbarka będzie rodzajem testu i pozwoli nam sprawdzić faktyczną wytrzymałość materiału w różnych warunkach pogodowych. Materiał powinien zachowywać swoje właściwości świecące przez wiele lat, mówi w wywiadzie z portalem Transport Publiczny Igor Rutmar, prezes zarządu TPA, firmy odpowiedzialnej za budowę ścieżki. Rozmowa dostępna na stronach transport-publiczny.pl. Pierwsze prace przy budowie drogi ekspresowej S17 między Lublinem a Warszawą mogą rozpocząć się wiosną 2017 roku, zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa prawie 100 km ma kosztować ponad 3 miliardy złotych i zakończyć się w 2019 roku. Chodzi o prawie 100-kilometrowy odcinek brakującej drogi ekspresowej między Lublinem a Warszawą na odcinkach od Kurowa do obwodnicy Garwolina oraz od Garwolina do węzła Lubelska pod Warszawą. Budowa podzielona została na 7 odcinków i dokładny harmonogram budowy został przedstawiony na portalu portalsamorządowy.pl. Tymczasem Górnik Łęczna prosi władze Lublina o udzielenie klubowi wsparcia finansowego w wysokości 2 milionów złotych. Wniosek ten zostanie rozpatrzony na jutrzejszym posiedzeniu Komisji Sportu Lubelskiej Rady Miasta. Górnik Łęczna od tego sezonu swoje domowe mecze w Ekstraklasie rozgrywa właśnie na arenie Lublin. Klub z Łęczny jest także jedynym przedstawicielem województwa w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Teraz przedstawiciele Górnika Łęczna proszą o finansową pomoc, aby utrzymać klub na najwyższym poziomie rozgrywkowym oraz chcąc dalej pozostać w elicie najlepszych klubów w Polsce, potrzebujemy wsparcia finansowego w kwocie 2 milionów złotych.
argumentują autorzy wniosku, podkreślając jednocześnie, że rozgrywki ekstraklasy na arenie Lublin są dla miasta doskonałą promocją. Wśród korzyści górnik wymienia m.in. rozpoznawalność stadionu oraz codzienną obecność marki Lublin w ogólnopolskich mediach, a także powstanie dodatkowych miejsc pracy. Otwarte są także możliwości do promowania niepodważalnych walorów miasta. Czytamy w uzasadnieniu. Jednak gmina Lublin od strony formalnej nie może wesprzeć górnika finansowo. Byłoby to możliwe tylko w przypadku wykupienia usług promocyjnych. Samorząd mógłby wtedy płacić na przykład za obecność miejskiego logo na koszulkach zawodników. Co dalej w związku z tym, jakie są możliwe scenariusze dla górnika z Łącznej? O tym na portalu kurierlubelski.pl. Bartek Wasilewski, bardzo dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Mówimy o tym, czym żyje świat. Czas na komentarze międzynarodowe, czyli świat w południe, i będziemy rozmawiać o Turcji oczywiście. A dziś wracamy do sytuacji w Wielkiej Brytanii. Opuszczamy teraz nasze najbliższe sąsiedztwo, przenosimy się na Bliski Wschód. I będziemy mówić o Stanach Zjednoczonych, o kampanii wyborczej. Pytamy tych, którzy znają świat jak mało kto. To jest ta gra na dwóch fortepianach. I Amerykanie znowu staną wobec takiego faktu, że muszą wybrać, muszą zdecydować. Myślę, że te zmiany już się zaczęły na pewno. Na Świat w Południe zapraszają dziennikarze redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Od poniedziałku do piątku po 12.30 na antenie Polskiego Radia 24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęła 12.30, w Gdańsku trwa rocznicowa konferencja Trybunału Konstytucyjnego i o tym na początek. W serwisie także budząca kontrowersję umowa CETA. Europoseł PO Adam Szejnfeld popiera stanowisko rządu w tej sprawie. Na koniec Madryt i nadzwyczajne środki ostrożności przed przyjazdem kibiców z Warszawy. Jutro mecz Real Legia. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. W Gdańsku odbywa się dziś rocznicowa konferencja Trybunału Konstytucyjnego w 30 lat od początku jego orzecznictwa. Na spotkanie zaproszono prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premier i ministra sprawiedliwości. Pierwotnie konferencja miała odbyć się na Zamku Królewskim w Warszawie, jednak w związku z ograniczeniem budżetu zrezygnowano z tych planów. Wyjaśniając zaangażowanie Gdańska w obchody 30-lecia Trybunału, prezydent miasta Paweł Adamowicz powiedział, że miejsce to jest kolebką współczesnej polskiej demokracji. To tu nie tylko narodziła się Solidarność w sierpniu 80 roku, ale to tu w Gdańsku 7 października 81 roku uchwalono program Samorządnej Rzeczpospolitej, w którym umiejscowiono postulat powołania Trybunału Konstytucyjnego, przypomniał Adamowicz. Tymczasem, jak ocenił poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, obecność członka Platformy Obywatelskiej, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na tych uroczystościach budzi wątpliwości. Prezydent Gdańska, Gdańska Platforma cały czas borykają się z zarzutami dotyczącymi spraw finansowych. Afera Ambergold także jest związana z Gdańskiem. To czyni całą uroczystość niezwykle dwuznaczną, podkreślił poseł PiS. Europoseł PO Adam Szejnfeld popiera stanowisko rządu w sprawie umowy CETA. Porozumienie o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską jest kwestionowane przez ugrupowania Kukiz 15 i PSL. Eurodeputowany Platformy mówił w radiowej Jedynce, że krytyka CETA jest nieuzasadniona. Ja się bardzo cieszę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ulega populistycznym postulatom i chce przyjąć tę umowę. Unia Europejska podpisała ponad 30 umów tego typu, a są to umowy moim zdaniem, które globalizują dobrobyt, służą rozwojowi eksportu z Kanady, więc to jest też problem. No i jeszcze do tego dochodzi władza, to znaczy pamiętajmy, że regiony od pewnego czasu w Belgii otrzymują więc coraz więcej władzy. I tu Walonia mówi, że tej władzy została pozbawiona i boi się, że to rząd federalny będzie decydował o warunkach, a nie ona. Więc to są takie delikatne kwestie, które nie trochę mają związek z tą umową unijno-kanadyjską, ale nie do końca. Tu też wchodzą jeszcze kwestie władzy regionalnej, no i problemów między Walonią a Flandrią. O czym z Brukseli Beata Płomecka. Bardzo dziękuję, Beato, za tę relację, a my pozostajemy przy sprawach związanych z Unią Europejską. Euronet Plus. Komentarz europejski w radiowej Jedynce. Zrozumieć Europę. Sprawy związane z Unią Europejską to nie tylko kwestia CETA, to nie tylko kwestia samej Rosji, ale to również
ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej, którzy dzisiaj spotkali się w Luksemburgu i między innymi, ale przede wszystkim omawiają sytuację, czyli w studiu Magdalena Stojewska, naczelna redakcja Publicystyki Międzynarodowej. Dzień dobry. W takim razie, jeśli tym głównym tematem spotkania są ewentualne sankcje w związku z sytuacją w Syrii, to na kogo i jakie mogą być efekty tego spotkania dzisiejszego w Luksemburgu? Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj ministrowie będą rozmawiali o rozszerzeniu unijnej czarnej listy sankcji wobec reżimu syryjskiego, wobec samych Syryjczyków. Już teraz na tej liście jest 200 osób oraz 70 podmiotów z Syrii, które są objęte zakazem wjazdu do Unii Europejskiej, mają zamrożone aktywa w Unii Europejskiej. W związku z pogarszającą się sytuacją w Syrii działaniami reżimu Bashara al-Assada, Unia Europejska, najprawdopodobniej dzisiaj ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej będą rozmawiali właśnie o tym, aby tę listę rozszerzyć. Natomiast nie to, bym powiedziała, jest najbardziej kontrowersyjne. Otóż podczas tej debaty na temat Syrii, sytuacji w Syrii, pojawia się wielokrotnie Rosja i również dzisiaj w okazji tego spotkania pojawiła się Rosja ze względu na działania Rosji w Aleppo. I tak jak szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini mówiła przed spotkaniem, że żaden z krajów nie zgłosił tego, aby zaostrzono